Coś tak. No, powiem. Nie, chodź. Dobrze. Się. Dobrze. Wiem. No cześć. Rozmowa z Janem wyglądała zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałam. Owszem, zgodził się zgłosić na policję, ale najpierw chce ze mną porozmawiać. Pół godziny później Beata spotyka się z Janem w umówionym miejscu. Nie miałam dobrego przeczucia przed tą rozmową, ale Jan zapewniał, że to coś bardzo ważnego. Nic więcej nie chciał mi powiedzieć. Dlatego postanowiłam się z nim spotkać jeszcze raz. 32-letni trener taekwondo ostatnie dni mieszkał u przyjaciela. Jan jest podejrzany o zgwałcenie córki Beaty. Cześć. Cześć. Coś do tego? Nie. Się tak, pomóż 5 minut. Jest coś, o czym jeszcze ci nie mówię, mam. Chodzi o Alinę. Chodzi o to, że nie powiedziałem ci wszystkiego. Ja z nią, gdzie my się całowaliśmy. Myślałam, że źle słyszę. Najpierw stwierdził, że jest niewinna, a potem mówi o pocałunku. To chyba zwariowałeś. Jak to ale, się całowaliście? A to nie tak, że nie całowaliśmy się tak, wiesz. A ja to był pocałunek, po prostu taki. Ale z moją córką? Ale to samo. Wiem, ale to samo było, rozumiesz? Nie zgwałciłem jej. Nie, bo to. Posłuchaj, nie. Musisz rozumieć, że to było tak, że ona się we mnie zadłużyła. To jest nastolatka. Ona była we mnie zadłużona. A potem stwierdzi, że to ona go sprowokowała. Byłam wściekła. Nie, uwierz mi. Nie, nie, ile cię znamy? Uwierz mi. Jak ci na policji opowiedzieć? Zrozum mnie. To nie tak, jak myślisz. Nie tak. Nie wszystko zrozumiała. Beata nawet nie dała mi skończyć. Miała wyrobione o tym wszystkim już swoje zdanie, a to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Matka dwójki dzieci cieszy z powodu podejrzeń ciążących na jej byłym partnerze. Jan Cebulski jest oskarżony o gwałt na jej córce. Dzieci przez weekend były u biologicznego ojca. W niedzielę matka chce zabrać je do siebie. Zaraz, co ty tutaj robisz? O co ci chodzi? Jak to mi chodzi? Co ty robisz w ogóle? Jak śmiesz tu przychodzić? Co tu się stało? Proszę powiedzieć. Bo jakie dzieci? Czyli są ze mną. Jak to nie jest? Jesteś taki normalna? Czyli ty się związałaś kobietą? Bo jakimś normalnym człowiekiem? Dobrze go nie ma. Wiesz, że się wziął widział na hasło. Rozumiesz? Kiedy Seweryn mnie oskarżał i robił odpowiedzialną za wszystko, zrobiło mi się strasznie wstyd. Najchętniej zapadłabym się pod niej. Gdzie to dzieci? Ale nie, to ja nie wiem. Widzisz, czy się? To dobrze. Będziesz spotkany z tobą. Się. Mówisz tak, bo nie, chodzę, znajduj się. Co to? Straciłam miłość, a tu Seweryn chciał mi zabrać dzieci. Co miałam robić? Zostałam zupełnie sama. A kiedyś byliśmy taką szczęśliwą rodziną. Alina, Henryk, ja. Jan. 3 tygodnie później. Beata i Seweryn mają spotkać się w sądzie. Dziś zostanie rozstrzygnięta sprawa o przydzielenie praw rodzicielskich zadługujących dzieci. Do tej pory zawsze coś, oj tam. Mówisz tak, powiedz, zdecyduj się. Nie daj się zastraszyć. Od tamtej rozprawy zależało całe moje życie. Mam nadzieję, że sędzia uzna, że jestem dobrą matką. Nie chciałam stracić dzieci. Bardzo je kocham. Sąd przede wszystkim bierze pod uwagę dobro dziecka. Musi ustalić.
dalej przez chorego rodziców dziecko będzie czuło się kochane i będzie czuło się bezpieczne. Musi również ustalić, u którego rodziców będzie miało lepsze rozwój. To nie jest łatwa sprawa. Sąd wysłuchuje każdej ze stron. Masza dwójki dzieci boi się trochę sobie. Nie wyobraża sobie życia bez nich. Boi się samotności. Niestety wszystko wskazuje na to, iż przegrał sprawę. Istnieje podejrzenie, iż partner życiowy Kaliwudek wykorzystał seksualnie jej nieletnią córkę Alinę. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, jesteśmy skłonni wyznaczyć napadlego opiekuna jej byłego męża. 2 godziny później ogłoszono wyrok. Beata przegrała. Pani Dudek podkreślała, że nie udowodniono, iż Alina została zgwałcona. Twierdziła również, że rozstała się podejrzaną osobą seksualną. Chciała w ten sposób udowodnić, że jest to tą matką. Jednak sąd nie dał temu wiary. Zdaniem sądu pani Dudek bardziej zależało na relacjach z partnerem niż z własną córką. Znaczący jest fakt, że córka nie chce mieszkać z matką. Dlatego sąd postanowił przyznać prawa rodzicielskie panu Dudek. Miałam takie uczucie, jakby całe życie mi się zawaliło. Najpierw straciłam partnera, a potem dzieci. Chciałam się obudzić. Chciałam, żeby to był tylko zwykły sen. Dzień po rozprawie sądowej Beata nie może znaleźć sobie miejsca. Jest załamana nerwowo. Pozbawiono ją prawa opieki nad dziećmi. Czuję straszliwą pustkę. Jeszcze nigdy nie byłam taka samotna. Bardzo mi brakuje dzieci. Co ja zrobię z takim dużym mieszkaniem? Kiedyś mieszkaliśmy tu przy łóżku. Teraz zostałam sama. Matka walczy ze wspomnienia. Kolejny raz pojawiła się w swoim córku. Grała tu głośna muzyka. Alina kłóciła się z młodszym bratem. Teraz panuje tu przygnębiająca cisza. Jak do tego wszystkiego mogło dojść? Kobieta ze smutkiem i tęsknotą ogląda rodzinne zdjęcie. Zdaje sobie sprawę, że Rzecia a inne nie zostaną odpowiednich. Czy te wszystkie rzeczy chyba będę musiała Alinę zawieść? W pewnym momencie Beata bierze z półki pierwszy z brzegu zeszyt. Okazało się, że jest to pamiętnik Aliny, który córka zapomniała ukryć. 38-latka nigdy tego nie robiła. Ale w tych okolicznościach postanowiła go przeczytać. Ma jeszcze nadzieję, że znajdzie w nim coś, co wyjaśni całą sprawę. Co? Chyba pamiętam. Co stało się? Nareszcie pocałowaliśmy się. Tak długo czekałam, ale ja od razu nie odetchnę. Kobieta nie może uwierzyć w to, co czyta. Dziewczyna szczegółowo opisywała swoją miłość do Jana, która nie była odwzajemniona. Dziś jeszcze raz rozmawiałam z Janem. Specjalnie ubrałam spódnicę, którą kupiłam na tanio. Wyglądałam bardzo ładnie. Jan nie słuchał. Nie powiedział, że kocha moją matkę. Nic tu nigdy nie postąpił ze mną tak jak on. Pożałuję tego. Beata jest w szoku. Z zapisów pamiętniku Aliny wynika, że Jan jest niewinny. 38-latka teraz żałuje, że nie uwierzyła swojemu partnerowi. Wydaje się, że popełniłam największy błąd w moim życiu. Beata jest wściekła. Jan nie odwzajemnił uczuć Aliny i dziewczyna postanowiła się zemścić. Wymyśliła, że została przez niego zgwałcona. W tym samym dniu Beata jedzie do domu byłego męża, aby porozmawiać i wszystko wyjaśnić. Seweryn jest w tym czasie w pracy. Musimy porozmawiać. No, porozmawiamy. Ale chyba nie drzwi. Nawet nie próbuj poczytać, to oszukała siebie, oszukała mnie, oszukała Jana.
mówisz tak po mnie, chodzę za sesję do mnie. Nie wiem, jaką mam mi tego kłamać. Nie chciałam tego. Ja to zrobiłam.